Witam w wielkim turnieju wiedzy o League of Legends, w którym 39 graczy stanie do walki o wybranego skina w grze. Uczestnicy zostali wyłonieni w poprzednim filmie. Każda osoba, która popełniła wcześniej błąd, ma przed sobą Warda. Jeżeli popełni ich błąd jeszcze raz, odpala z gry. Natomiast osoby, które nie pomyliły się ani razu, mają jeszcze jedną szansę. Do kogo należy umiejętność Power Fist? Warda. Niestety nie, chodzi o Blitzcranka. Jak nazywał się mistrz sztuki wiatru, który uczył Yasuo? Nie mam pojęcia. Był to starszy Souma. Po co Sejuani walczy z niedźwiedziami w najnowszym cinematiku The Call? Żeby je zabić. Poniekąd tak, ale głównie chodzi o to, żeby zdobyć kocioł Orna, zabrane przez niedźwiedzie. Do kogo wypowiedziany jest tekst Przedwieczny demon, gdy całe życie się zakończy, wrócisz do swojego snu. Do kogo, a nie kto to mówi w razie czego? Evelyn. Niestety nie. Shao, chcesz powiedzieć? Jana Filesica. Zgadza się. Niestety Prutos odkładasz. Dobra, Arkoanie. Ile staków ma Korki na swoim ulcie? 6? Blisko, 7! Niestety Arkoan odpada. Ile niebieskiej esencji musimy wydać, by odblokować postać, do której mamy Sharda w lucie, której koszt w sklepie wynosi 6300? O ile mogę się pomylić? Powiedzmy, że o 100 możesz się pomylić. 4800? Niestety nie, 1260. Jest to błąd, odpadasz z rozgrywki. Dobra, Shao, ty masz jeszcze jedną szansę, także nie jest tak źle. Jak nazywał się brat Syndry? Oj. No nie. Jest to Ewart, starszy brat Syndry. Przechodzimy do kapitana. Kapitanie, ty też masz jeszcze jedną szansę, także jest luz. Gdy Czarna Róża usłyszała historię o fleriotskim bogu tworzącym niezniszczalne bronie, wysłała inżyniera wojny Kaleba, żeby zdobył informację. Co się stało, gdy dotarł do góry Orna? Mógł go tam po prostu nie zostać, ale nie wiem, nie słyszałem tego. Taka sytuacja w ogóle nie miała miejsca, w razie czego, kapitan. Do kogo należał młot Poppy, zanim ona go otrzymała? Orlon. Tak, zgadza się, do Orlona. Ale muszę zrobić spacer przez tyle pustych miejsc, jakie to smutne jest. Jak nazywało się narzędzie, którym Orn stworzył most na Howling Abyss? No powiedzmy tradycyjnie, czyli młot. Zgadza się, to było narzędzie młot. Jakie dwie umiejętności są w stanie wyłączyć wrogie wieże? RK Barda oraz RK Volibera, jest to Tempered Fate Barda oraz Stormbringer Volibera. Dobrze, zgadza się, jeszcze nazwy podał. Jak na imię miał Mordekaiser, gdy był śmiertelnikiem? Antelias. Dlaczego Silco nie zgodził się na propozycję Jace'a w serialu Arcane? Oni tam potraktowali, spotkali się, żeby ustalić warunki pokoju i dlaczego się nie zgodził? No bo Silco chciał przywłaszczyć sobie ten eksperyment. Niestety nie jest to dobra odpowiedź. Chodziło o to, żeby ocalić Jinx. Jak nazywa się item, który powstanie po ulepszeniu Trinity Force przez Orna? Nie mam bladego pojęcia. Jest to fuzja trójcy, niestety saga odpada. Jak nazywał się szeryf, z którą Vander miał układ w serialu Arcane? No znowu, czemu Arcane akurat jak nie oglądałem? Mogę powiedzieć? Możesz powiedzieć, no. Grayson. Tak jest, dobrze. Co oznacza nazwa Vel'Koz? Ten, który przybył. Niestety nie. Pojmować przez zagładę tu jest. Ile kosztuje zmiana nicku w LoLu? 12 500, no. Niestety 13 900 Blue Essence. Także niestety Big Titi, żegnamy się. Jak nazywa się bogini, której kapłanką jest Ileoi? Naga Kaburosa. Prawda, jest też więcej nas, brota ta dama, Kraken, matka węży, ale zgadza się. O Boże święty, ale stres. Dlaczego Braum udał się na Shadow Isle? O matko święta. Dobra, nie wiesz. Hialuronek. Na razie bez błędu, zobaczymy, czy nadal pozostanie. Jak się nazywa plemię, z którego pochodzi Ari? Nie pamiętam. Jest to Vesani, czyli to jest twój pierwszy błąd. Jak nazywa się obecny prowadzący programu Full Focus? Bo obejrzałem przed chwilą Focus i nie pamiętam. O nie, no jak to? Mogę odpowiedzieć? Tak. Wojciech Bezi Wróbel? Tak, jak najbardziej to Bezi. Ajajaj, to proste było. No dobra, lecimy z drugą kolejką. Proszę Państwa, w tej ekipie zostało 3 graczy. Proszę Państwa, stop, chwila przerwy. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Lineage 2 Essence, czyli darmowa gra MMORPG, która właśnie obchodzi swoje 4 urodziny. Tak jest, Lineage 2 Essence ma 4 urodziny, a główna wersja już 11. Z tej okazji do 28 grudnia trwają specjalne eventy, dzięki którym dostajecie dostęp do specjalnych minigier, możecie zjeść tort i dostać specjalne buffy oraz otrzymać prezenty z webshopu. Od niedawna Lineage 2 Essence jest dostępne w pełni polskiej wersji i co ważne, gra jest w pełni darmowa, możecie w nią grać za darmo. Macie do wyboru wiele ras i klas, każda z nich jest unikatowa i każda może naparzać. Nawet healerzy mają potężne ataki. Możecie łatwo levelować swoje postacie i szybko wbić się w świat Lineage 2 Essence dzięki XP boosterom i magicznej lampie. Dodatkowo macie system auto-expienia, znaczy nie musicie siedzieć przed kompie i klikać mobów. System auto-huntingu będzie zabijał potwory, pił mikstury i zbierał loot za was. Słuchajcie, jeśli nigdy nie graliście w Lineage 2 Essence, to jest idealny moment, żeby zacząć. Klikajcie w link w opisie i ściągajcie grę. A teraz wracamy do odcinka. Czym tak naprawdę jest bumerang Gnara? To jest prawdopodobnie kość. Musisz powiedzieć, jaka to kość jest, wtedy ci zaliczę. Nie, ja to nie wiem, nie no znam nazwy dokładnie. Byłeś blisko, bo to szczęka druwaska. Ile Voidbornów, dzieci pustki, znajduje się w grze? 4. Niestety nie jest to dobra odpowiedź, ale byłeś blisko. A, mogę odpowiedzieć 5. Czy ogień Orna może stopić prawdziwy lód? On jest nie do stopienia, ale z drugiej strony Gragasowi się topi. Wiem, że nie może. I niestety jest to błędna odpowiedź. Może. Także odpadasz. Wszyscy z grupy numer 2 żegnają się z nami w tej rundzie. Jak nazywa się brat Queen?
Nazywa się Kaleb. Jak ma na nazwisko Katarina? Dekotwe? No, dobra. Trochę się to inaczej czyta, ale nie będę udawał, że wiem jak. Dukuto. Zaliczymy ci, to może być. Dlaczego Olaf sprzymierzył się z Sejuani? Chciał dołączyć do wojny, żeby w końcu umrzeć. Tak, jest to dobra odpowiedź. Jaka jest misja Gragasa? Wypić jak najwięcej piwa z beczki. Niestety nie. Stworzenie najlepszego piwa na świecie. W jaki sposób poznali się Braum i Yasuo? Yasuo podróżował i go poznał, bo nie wiem, coś. No w sumie jest to prawda, ale za to nie mogę zaliczyć. Poznali się podczas walki z upiorami mgły w Beachwater. Jak się nazywał wspólnik Vardera w serialu Arcane? Był to Benzo. Gdzie Yasuo odnalazł Ahri? Nie wiem. Odnalazł ją, gdy z Braumem, Pikeiem i MF i walczyli z Maokaiem na Shadow Isles. Jak nazywała się stolica błogosławionych wysp? Nie wiem. Nara. Była to Hella. Ile punktów Mastery potrzebujemy, żeby zdobyć trzeci punkt Mastery na postaci? 6000 punktów. Kto stworzył rękawice, który posiada Ezreal? Nie wiem, mama Zenzila. To był Nezuk. Nie, Hodo, nie Nezuk, Nezuk. You're saying it wrong. It's Leviosa, not Leviosa. Księże Błażeju. What popin? Z jakiego rodu jest Fiora? Nie wiem. Dla coś tam ona jest jakoś. No z lodu Larend, także niestety twojej odpowiedzi nie możemy zaliczyć. Pierwszy twój błąd. W jaki sposób Braum stracił swoją tarczę w The Ruined King? Podczas wypadku? Tarcza poszła na dno wraz z nią Braum, ale... Ja bym zaliczyła. No dobra, Shifter, niech będzie. Zaliczamy, przechodzisz do finału. Czym tak naprawdę jest tarcza Brauma? Miami? Tak jest. Są to niezniszczalne drzwi do skarbca trolla. Do kogo należy tytuł Demacia's Wings? Skrzydła animacji. Wydaje mi się, że jest to Queen. Zgadza się, jest to Queen. Do kogo należy umiejętność Sentinel? Do Brauma. Niestety nie jest to wokalisty, przepraszam, odpadasz. Gdzie Panie. Urodził się Singed? Teodone miasto Piltover. No zgadza się. Ile RP kosztuje skin Sultan Gangplank? 975. Niestety nie mogę zaliczyć. Do kogo należy umiejętność Winter's Bite, kąsający mróz? Trundle. Niestety nie, jest to umiejętność Brauma. Jak nazywa się instrument, na którym gra Sona? To jest keyboard chyba, coś takiego. Lorowo, on się nazywa Etval. Hostem jakiego aspektu jest Tarik? Nie wiem. Jest hostem aspekta Protektora. Żegnamy się. I Rabitax. Jak brzmi prawdziwe imię i nazwisko Twisted Fate'a? Nie pamiętam niestety. Chyba odpadka niestety. Czy to jest Tobias Felix? Tak jest, Tobias Felix. Trzy osoby nadal pozostają w grze. W jakim regionie odbyła się wojna z tytanami? To nie była w przypadku Demacja? Niestety nie, to była Ionia. Czy wieże neksusowe na Aramie regenerują HP? Nie. Yeah. Tak, to jest dobra odpowiedź, nie regenerują. Na czym polegała kamienna korona? A niestety nie wiesz. To była pradawna demacjańska kara, która polegała na tym, że osoba na nią skazana musiała się wspiąć na górę Targon. Czyją mentorką była Freya? Vayne. Tak jest, zgadza się. W jakim regionie urodziła się Samira? Może Noxus? Niestety nie, była to Shurima, ale na szczęście masz jeszcze jedną szansę. Do kogo należy umiejętność Crystallize? Alisandra? Niestety nie, jest to W. Anivi. Odpadasz. Czyli posiada się Solar Eclipse Leone. To za ile taniej możemy kupić Lunar Eclipse Leone? Możesz podać procent. O połowę taniej. Niestety nie, jest to 45%. Ile obecnie znajduje się w LoLu Ultimate skinów? 5. Prawdziwa odpowiedź to 6, niestety. No dobra, i ostatnia szansa tej grupy, Gundham. Kto zaprowadził Viego do błogosławionych wód? Nie mam zielonego pojęcia. Thresh. Tak, jest to poprawna odpowiedź. Do finału dostało się 6 zawodników. Poznajmy ich trochę bliżej. Ja jestem Stopy Grafa. Moimi zainteresowaniami są stop. Szał, ciebie znamy, ale słuchamy. Przedstaw nam się. Kulam. Cześć Boże, jestem ksiądz Błażej, pozdrawiam moje dziewczyny. Witam, jestem Szyterek, zwany też Chrystusiem, lubię szachy. Jestem Elka, jestem Genshiniarą. Siema, z tej strony Gundam. Moje zainteresowania to na pewno nie lore League Legend. W wolnym czasie lubię również podpalać pęty moich sojuszników. Chuj w dupę. Przed nami wielki finał. Osoba, która jako ostatnia pozostanie w grze, wygra dowolnego skina. Natomiast teraz zawalczymy o to, kto będzie decydował o kolejności. Jakie stanowisko zajmował Heimerdinger na początku serialu Arcane? Dobra, Shifter. On nie był przypadkiem tym szefem rady? Piltover? No w sumie tak. Był dziekanem akademii, ale również przewodniczącym rady. Czyli Shifter, w takim razie ty możesz wskazać, do kogo trafi następne pytanie. Wybieram pana numer 6. W jaki sposób został ukarany Jace za posiadanie nielegalnych rzeczy w serialu Arcane? Nie mam pojęcia. Został wydalony z akademii oraz oddany pod kuratele rodziców. To nadal Shifter decyduje. Wybieram Stopy Grafa. Jaki jest najwyższy poziom honoru, jaki możemy zdobyć? 5. Dobrze. Niech będzie pan numer 3. W jakim regionie Kajsa spotkała Belwet? Było to w pustce. Było to w Shurimie.
żeby było wyrównanie, pan numer 4. Ile czasu potrzebuje Anivia, by z jajka z jej pasywy znowu ożyć? Nie wiem, 6 sekund? Tak, jest to poprawna odpowiedź. Kieruję pytanie do pana numer 2. Jak nazywa się przedmiot, który powstaje po wystakowaniu Winter's Approach? Fimbal Winter. Zgadza się. Do pana numer 4. Ile kryształów Skarnera znajduje się na Aramie? 3. Niestety nie, poprawna odpowiedź to 5. Czało, do kogo? Do pana numer 6. Jakiego przedmiotu Viego szukał w Targonie podczas eventu Zrujnowanie? Nie wiem, więc powiem, że miecza. Niestety nie, chodziło o stary miedziany słoneczny zegar. Niestety Gundam, odpadasz. Na całe szczęście dostaniesz Mystery Skina. Taki kuferek. Pan numer 4, proszę. Jak ma na nazwisko Caitlyn? O Jezu, nie pamiętam. Jest to nazwisko Kiraman. Pan numer 4. Uuu, shifter, dobra, jesteś pod ostrzałem. Które oko ma zasłonięte Olaf na skinie Sentinel Strażnik? On ma prawe oko. Jest to jego lewe oko. Shifter odpada. On również dostanie Mystery Skina. Czterech graczy pozostaje w naszej grze. Szao, do kogo pytanie? Pan numer 3. Jak nazywał się lud, który zamieszkał przy górze Orna i żył za przykładem ich patrona? No od Sejuani, czyli chyba, czyli tam, nie wiem, mrożnikieł albo coś, oni się nazywają, nie mam pojęcia. Niestety chodziło o ogniokrwistych. Tracisz kolejną szansę. Pan numer 3. Fokusujemy księdza. Jakiego plemienia dwojmatką jest Sejuani? Zimowego szponu. Tak jest, poprawna odpowiedź. Na kogo kierujemy pytanie? Na Szao. Ile skinów posiada obecnie Katarina? Wiesz co, myślę, że możemy powiedzieć, że się możesz pomylić o jedno. 11. Niestety jest to odpowiedź błędna. 14 skinów ma Katarina. Księże Błażeju, do kogo kierujemy pytanie? Ponawiamy na Szao. Który z wymienionych cinematików jest najstarszy? Call, Awaken, Warriors, Ruination. Awaken. To jest dobra odpowiedź. W takim razie, na kogo pytanie? Ksiądz Błażej. Wymień grywalne postacie, które pojawiły się w cinematiku The Call. Jest ich 9, wystarczy, że wymienisz 7. Pantheon, Lux, Leona, to są 3. Diana chyba, Thresh, Senna, Lucian. Dobra, wiesz co? Od razu muszę powiedzieć, że niestety nie możemy zaliczyć tej odpowiedzi, bo ani Thresha, ani Luciana, ani Senny nie było. To nie ten cinematic, chyba myślisz o innym. Została tylko trójka. Stopy Grafa, Shao i Doktor Emilka. Shao, na kogo kierujemy pytanie? Na pana numer 1. Jaki cooldown ma Cleanse? 210? Tak jest, 210 sekund, poprawna odpowiedź. Na kogo kierujemy pytanie? Dam ci VIP-o. Dobra, piątka. Dobra, idziemy do piątki. Piątka jest tak daleko, że raczej nie widzę, jak jestem przy was. W której postaci pasywka nazywa się Piromania? Jest to pasywka Branda. Niestety nie, jest to pasywka Ani. Tracisz szansę. Dobra, stopy Grafa. Do kogo pytanie? Dobijmy tu piątkę. Dobra, idziemy w takim razie do Emilii. Jak na początku nazywał się skin Crime City Braum? Wydaje mi się, że był to mafiozo. Był to Mafia Braum. Eris, zaliczamy? Ja bym zaliczyła. To jest bardzo blisko i mi się wydaje, że w polsku mógł być mafiozo. Dobra, no powiedzmy, że zaliczmy. Było blisko. Dobrze, Emilka, do kogo w takim razie pytanie? Pana numer 1. A się wkurwił, rozjebał roślinkę. Ile many odnawia summoner spell Clarity? Mogę w procentach? Tak, w procentach. 50% dla siebie i 25% dla sojuszników. Tak, bardzo dobrze. Na kogo pytanie? Kusi Szało, ale dobre, już wbijmy tu piątkę. Czy można użyć teleporta do gluta z pasywy Zaka? Oczywiście, że można. To jest poprawna odpowiedź. Pytanie trafia do stóp. Jaki skin otrzymywaliśmy za posiadanie Golda w 2016 roku? Powiedzmy, że Jinx. Jest skin Victorious Jinx w ogóle? Nie ma. Nie ma. Nie. Państwa, poprawna odpowiedź to Victorious Maokai. I wracamy do Emilki. Każdy z was ma po jednej szansie, teraz zastanów się dobrze, co robisz. Pytanie ląduje do stóp. Którego z wymienionych skinów nie posiada Kenen? Doktor Kenen, Zabójczy Kenen, Kenen z Bagien, Kung Fu Kenen. Kenen z Bagien. Muszę ci powiedzieć, że jest taki skin jak Doktor Kenen, jest taki skin jak Zabójczy Kenen i jest taki skin jak Kenen z Bagien. Niestety. Okej, okay, proszę państwa, finał finałów. Pozostali w grze GS Shao oraz DR Emilia. Zobaczymy, kto wygra. Każdy z nich ma po jednej szansie. O tym, do kogo trafia pytanie, decyduje Doktor Emilka, czyli pewnie trafi do GS Shao, jeżeli Emilka nie chce popełnić sepuku. Shao, czy masz jakąś ofertę? Przytulę cię, jak pójdziemy na pizzę. Nie, ja już tu mam zaproszenie od Eris. No to niestety, pytanie trafia do Shao. Pytanie z serii skiny. Ile Kai'Sa posiada prestiżowych skinów? 2. No to muszę ci powiedzieć, że jest to błędna odpowiedź. KDA, KDA All Out, KDA All Out 2022. Niestety, Shao przegrywa w finale z Doktorem Emilką. O nie, ale mi wykupił. Doktor Emilka wygrywa dowolnego skina w lidze. Gratulacje, proszę państwa.